Lionel Messi. Trafiam w pikach tutaj dzisiaj, Lionel Messi. Ty mi zostaw łapkę w górę, Lionel Messi. Messi, Messi, Messi. Zostaw suba, Lionel Messi. Messi, Messi, Messi. Cały YouTube dzisiaj patrzy, jak ja trafiam, Lionel Messi. Messi, 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 Messi. Moi drodzy państwo, zapraszam was właśnie na kolejny odcinek z Nagród Food Champions, gdzie trafiamy Lionela Messi. Messi, 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 Messi. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Okej, moi drodzy państwo, skoro już wiemy, że w dzisiejszym odcinku trafimy Leo Messiego, to pokażę wam, jak do tego doszło, czyli jaką rangę wbiłem, bo wbiłem sobie standardowo, jak na mnie, Golda trójkę. Doszło do tego w ten sposób. Ostatni mój rywal, Golden Boys Pro, nazwa jego, no, mówiła sama za siebie, składzik Bundesliga, trzech zawodników z Premier League, Vardy, Havertz, Werner. No i zobaczmy, jak do tego doszło. Początek meczu, trzecia minuta, przyjęcie piłki w środku pola, piłka zagrana do naszej gwiazdy z Gany i zobaczcie na to, co zrobił Ache Ampong. Cyk! Pyk, piłka od poprzeczki wpada do bramki, 1-0. 11 minuta spotkania przed polem karnym. Klostermann zgrywa piętką do Royce'a. Ten niewiele się zastanawiając oddał strzał i piłka tym razem odbijając się od słupka wpada do bramki, 2-0. Ale mój przeciwnik też strzela. Fenomenalne uderzenie na moją bramkę Timo Werner i jest już 2-1. No i co, jak wiadomo, emocji nie zabrakło, bo tak właśnie skończyło się to spotkanie. Wygrałem 2-1, wbiłem gol do trójkę, czyli 14 zwycięstw, w moim przypadku 8 porażek, 8 meczów zostało do końca. Ale po co je grać, jak można ich nie grać? A w weekend było też tak, że otwierałem sobie tam kilka tych paczek 81 plus UCL wzmocnienia, no bo jak wiadomo, z tych paczek sypie niemiłosiernie. Mnie również posypało, bo trafiłem Alissona Becker. Także moi drodzy państwo, wiemy, co już było, a czas przekonać się, no jakby potwierdzić bardziej to, co będzie. Także mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę. Jeżeli jakimś cudem jeszcze zamiar robicie, przypominam o subskrypcji kanału. A już teraz lecimy trafiać Lionela Messi. Messi, Messi, Leo, Flexi. Dobra, odbieramy nagrodę za Division Rivals, bo za chwilę w pikach trafimy, sami wiecie kogo. Ale będzie heca, idźmy w paczki, my lubimy paczki. Dlaczego mielibyśmy nie lubić paczek? Każdy lubi paczki. Ważne jest to zaraz, co wydarzy się tutaj. Moi drodzy państwo, potwierdzenie moich słów, Gold 3, jak żeby inaczej, wbity. No i te dwa player piki. Moi drodzy, czy wy jesteście gotowi na to, żeby w jednym z tych player pików trafić gościa z tego klubu? Mam nadzieję, że to będzie Leo Messi. Wypluj, mam nadzieję. Ja wiem, że to będzie Lionel Messi, także bez przeciągania zapraszam państwa na to, żebyśmy trafili Lionela Messi. Nie ma. Nie ma! Na razie jest Polak Rodak Fabiański, Tavernier jest i Carlos Soler. Polaka Rodaka chyba trzeba wziąć, ale ten Tavernier, tak powiem wam, co... Weźmy Łukasza Fabiańskiego. Skoro jest już Polak, no to musi być Argentyńczyk. Jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi, moi drodzy państwo, na to, żebyśmy trafili Lionela Messiego? Bo właśnie się to... Nie ma! Zastanie. Stanie się to w paczkach, bo tutaj trafiamy Alissona. No cóż, miał być w pikach, ale jak będzie w paczkach, to po prostu niech jest w paczkach, no bo co nam pozostanie, tak? Trafiamy Lionela Messiego czy nie? Moi drodzy państwo, paczek trochę mamy, 15 dokładnie jest, także zapraszam teraz serdecznie na szybciutkie otwieranie. Oczywiście postaram się pokazać wszystko to, co najlepsze, a nie pokazywałem też składu, w którym wbiłem tę niesamowitą rangę Gold 3. Łatwo mi się grało, muszę przyznać. Na początek, zobaczmy. Pierwszą kartą dzisiaj jest Mathieu Valbuena, Francuz z Olympique... nie, Olympiakosu. No słuchajcie, u mnie jeżeli chodzi o skład, ten kto widział ostatni odcinek, to w sumie chyba nic się nie zmieniło, bo mało z was pisało, co ma się zmienić. Ache Ampong to jest gościu nie do ruszenia. Potwierdza to w każdym praktycznie meczu. 115 występów, 104 bramki, 68 asyst. Tixeira u mnie w klubie 101 meczów, 95 bramek. No i Anderson Taliska 59 meczów, 35 trafień. Tak to wygląda. No chciałbym tutaj coś pozmieniać, coś pozamieniać. Gra mi się nimi dobrze, ale zawsze jak wiadomo może grać się lepiej. Także miejmy nadzieję, że trafimy Messiego, a później ten przodzik zbudujemy sobie pod Messiego. Także zapraszam do kolejnych paczek, bo musiałem wam pokazać, o co chodzi, tak żebyście też wiedzieli, co tam później, jak dopasowywać. Oczywiście czekam na wasze komentarze, jak zmieniamy mój skład i co wy trafiacie. A tymczasem w paczce Manu Triaguare, Hiszpan z Villarreal. Dalej, paczka dwóch piłkarzy. Skoro mam możliwość, dlaczego nie? Zobaczmy.
Aja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 j
Manchester United, Teles, Alex Teles. Dobry to jest traf, trzeba przyznać. Nie wiem, czy on jeszcze jest jakokolwiek chodliwy, czy on jest coś wart. To jest oczywiście paczka niewymienna, ale taki Teles, no te 15, 20, no myślę tak w granicach 15. Henderson. No, na razie nas ciągnie coś bardziej do Bruno Fernandesa, bo tu jest Alex Teles, jest Henderson. Pięknie, pięknie to wygląda. Ale najpiękniej wyglądałoby to w taki sposób, jakbyśmy trafili Lionela Messi. O, jakie niebieskie podświetlenia. Ale to oczywiście Copa Libertadores. Tevez, taki Tevez kiedyś. Ojojoj, co to było? Oszukują mnie tu na paczkach na razie, ale ja się nie daję, bo to jest Hiszpan. Prawa obrona tym razem, Sevilla. A Sevilla, Hiszpan to jest Jezus na was, Jezus na was, Jezus na was. Trzy opcje dałem, jedna może być poprawna. Zobaczmy, czy jeszcze ktoś jest dalej. Na pewno Nelson Semedo. Taki Semedo, pani kochany. A to może rzadki piłkarz UCL 81+, bo też sobie zrobiłem tak tą paczkę pod ten odcinek, a dlaczego nie? A jak wiemy, no nie będzie walkoutu. Ajaj, Serb. Środkowy napastnik Tadeusz. Witam Tadeusza. 83. Piękne te ekrany zaraz będą, ale bez walkoutu, bo to jest zawodnik Walencji. Soler? Carlos Soler, 82. Mogłem go mieć w pikach, a mam go w paczkach na informie. Także dobrze zrobiłem. O, a Soler jest na sprzedaż. A Soler chodzi. O, na razie po 12 kotków, ale to nie jest dużo. Ale taki ciekawy ten Soler. Tempa trochę ma. Trzy paczki do końca. Złota paczka rzadkich kart. Lionel, Lionel, gdzie ty jesteś, Lionel? Lionelu! Hiszpan. Prawa obrona. Chelsea. Azpilicueta. 84. Ja rozumiem, że Messiego mi trzymacie do ostatniej paczki, ale naprawdę, no, można stracić nerwa tu Rodrigo. Rodrigo, jaką ma wartość? Chyba bardziej sentymentalną, bym powiedział, niż ceny. Weźcie, dajcie tu w końcu łokaucik. Skubaniutcy, no, nie dadzą. A dlaczego? Czecha mi dają bramkarza. Waclika mi dają, czy jak on tam ma? Waclawik. Waclik. Jeszcze ostatnia paczka w waszych rękach. No bo jak nie, no to będę musiał zrobić jakąś paczkę, bo kto to widział? Jak to tak to? Umawialiśmy się na Leo Messiego, a wy co mi tu robicie? Nie odzywam się do was. Nie odzywam się, naprawdę. Japończyk! Lewa pomoc! O Boże, co to jest za klub w ogóle? Ale drugi inform, dzisiaj Nishihazawa! Nishihazawa! Czekoladkę sobie zjem w międzyczasie. Taką mam z orzeszkami. Wiecie, o co chodzi? To nie jest żadna reklama, nie martwcie się. Lubię. Orzechowa. Kiedyś to był taki nussbeizer czy coś takiego? Bardzo dobra. Oj! Problem z serwerami? Zaskoczenie, sensacja, dlaczego? Cyk, bajera, myk, fyk, pyk, mamy to. Moi drodzy państwo, w tej paczce otwieramy tę paczkę od razu, jedną czy dwie otworzymy. Zróbmy sobie od razu jeszcze dwie, żeby nie było. Dwie ostatnie paczki w dzisiejszym odcinku, w którym, przypominam, mieliśmy trafić Leo Messiego i jeszcze nie wykluczone, że go nie trafimy. Także bądźcie czujni. Mamy to, druga paczka jest już przygotowana, moi drodzy państwo, także zapraszam was na ostatni akcent dzisiejszego odcinka, w którym, jakby ktoś nie wiedział, przypominam, trafiamy Messi, Messi, Leo, Flexi. No to co? Po prostu zróbmy to. Nie po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, żeby nie trafić tego jegomościa. Także właśnie teraz go trafiamy. Może zaraz. Bo teraz trafiamy Belga. Bramkarza z klubu Bruges. No cóż. Mignolet. Dobra, kończymy to. Proszę. Ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. No i moi drodzy. Meksyk, środek pomocy, Atletico, Vector Herrera, Vector, Hector, Vector to jest ujustka, u mnie tu jest Hector. No i szalalalala, Messiego nie ma, miał być, nie ma, no co zrobię,
Nic nie zrobię, no bo co zrobię? Nic nie zrobię, moi drodzy państwo. Życzę wam, żebyście wy trafiali Messiego. Także jeżeli trafialiście, dajcie o tym znać w komentarzu. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, pomimo tego, że nie trafiliśmy Messiego, bo ja nie mówiłem, że go trafiłem, tylko że chciałem go trafić. No ale go nie trafiłem. Także wyszło jak zawsze. Dzięki za dziś. To jest mój skład. Piszcie swoje zmiany i widzimy się w kolejnych odcinkach. Życzę powodzenia, miłego dnia i do zobaczenia.